Imprezowo oraz charytatywnie było w Dębinie, przy najwspanialszym pomniku przyrody na ziemi jelczańskiej, 400-letnim Dębie Słowianin, miała miejsce druga dębińska noc świętojańska oraz piknik Mała Rzecz dla Wielkich Osób. Zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalni Patrioci Jelcz-Laskowice, specjalnie dla wolontariuszy i podopiecznych Centrum Wolontariatu Zielony Parasol. Chcieliśmy zrobić coś dobrego, chcieliśmy dla nich zorganizować festyn, integrację, bo naprawdę na to zasługują. I pierwszy raz mają taką z prawdziwego zdarzenia, że ktoś dla nich coś zrobił, a oni mogą przyjść tutaj jako goście. Był taki program Tesco Decydujesz, Pomagasz, Mała Rzecz dla Wielkich Osób. Jako stowarzyszenie tutaj koleżanka rozpisała ten program. No i wygrał po prostu głosowanie. Otrzymaliśmy 5 tysięcy złotych na zrobienie właśnie takiej integracji Centrum Wolontariatu Zielony Parasol. 7 tysięcy głosów, które zebraliśmy w plebiscycie, to jest naprawdę dużo. Dziękujemy z tego miejsca też wszystkim, którzy oddali na nas głos. Chcemy jak najlepiej dla naszego tutaj otoczenia, dla naszego miasta, dla naszej gminy. Impreza była jak najbardziej zasłużona, bowiem 40 wolontariuszy z Centrum Wolontariatu Zielony Parasol na co dzień robi wiele dobrego. Zaczęłam w podstawówce. Założyłam najpierw szkolny klub wolontariusza i te dzieci pokończyły podstawówkę i wracały do mnie. Powołałam fundację, fundacja po prostu razem. Mogłam przy tej fundacji założyć Centrum Wolontariatu Zielony Parasol. Zaczęłam szukać motyli, czyli niepełnosprawnych, tak nazywamy osoby niepełnosprawne. I umówiłam na pierwsze spotkanie i tak się zaczęło. Nasze działania skupiają się głównie na osobach niepełnosprawnych. Im organizujemy czas wolny, z nimi się spotykamy też na co dzień, bo mamy wolontariuszy, którzy indywidualnie pracują też z naszymi niepełnosprawnymi. Organizujemy warsztaty, to jest głównie arteterapia. Dużo osób mówi, że wolontariat to tylko pomaganie, dawanie coś od ciebie, a to nie jest prawda. Tyle, ile ja zyskałem, pamiętam siebie jako osobę bardziej nieśmiałą, bardziej zamkniętą. Wolontariat przede wszystkim mnie otworzył. Stałem się bardziej komunikatywny, poznałem dużo nowych osób i wydaje mi się, że dużo nowych rzeczy się nauczyłem. Skala pomocy, jaką młodzi wolontariusze niosą osobom niepełnosprawnym, jest ogromna. Dzięki nim rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi mają duże wsparcie. Zielony parasol spadł nam jak z nieba, bo nasze dzieci siedzą zwykle w domu, odcięci od zdrowych obywateli, od świata. Są spotkania, gdzie nasze dzieci łącznie ze zdrowymi wolontariuszami współpracują, robią jakieś prace manualne czy jakieś teatralne spotkania. Tego dnia dla podopiecznych Zielonego Parasola przygotowano mnóstwo atrakcji. Koło gospodyń wiejskich z Dębiny przygotowało pyszne posiłki dla nich, tak samo dogoterapia. Miejsko-gminne Centrum Kultury wspomogło nas tutaj programem artystycznym. No, oprócz tego animacje. Spod kości, wata cukrowa, popcorn, muzyka w tle, zamki dmuchane. Jest coraz więcej zapotrzebowania i zainteresowanych dogoterapią. Dzisiaj mieliśmy 3 psy, które pracowały razem. Właśnie 2 białe owczarki szwajcarskie, 1 border collie. Dla motyli to najważniejszy był bliski kontakt z psem. Możliwość pogłaskania, to też pozwala im rozluźnić mięśnie. No i poprawia oczywiście nastrój. To było wielkie święto Zielonego Parasola, które z pewnością pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników imprezy.